Witajcie na kanale Wiedźmy ze Wschodu, z Wami jak zawsze Ida. Dzisiejszy filmik dla tych, kto chce przyciągnąć energię miłości do swojego życia. To może być nowy partner lub partnerka, lub być może chcecie harmonizować związek, jeżeli jesteście w związku, a Wam się wydaje, że miłość wygasa lub wygasła. Być może ktoś chce znaleźć dzieło swojego życia, które będzie lubić, bo to jest mega ważne. Lubić to, co robisz. Mieć pasję, które lubisz. A dzisiaj, jak widzicie, troszeczkę dziwny wystrój i to nie jest bez przyczyny. Wszystkie przedmioty, które tutaj są, mają służyć na przyciąganie miłości. Wiadomo, takich przedmiotów jest wiele więcej. Ja opowiem o tych, które mi się sprawdziły najlepiej i moim znajomym. Znaczy numer jeden, różowy kwarc. Ten kamyczek naprawdę tworzy cuda. Przyciąga miłość, napełnia nas energią miłości, radości. Plus energia piękna i dodatkowy atut odmładzanie. Jak z nim pracować? Po prostu warto go mieć w domu. Można go używać jako talizma, na przykład włożyć do torebki. Warto też, świetnie się sprawdza biżuteria wykonana z różowego kwarcu. Na przykład bransoletka na lewą rękę. Znaczy, mam jeszcze tutaj róże. Róże, jeden z najlepszych kwiatków na przyciąganie miłości. Napełnia nas energią szczęścia, piękna. No i przyciąga tą miłość. Plus też warto stosować olejki z róży, taką aromaterapię. Mam tutaj jeszcze różowe świece, też o zapachu róży. No i cukierki. Cukierki dlatego, żeby tą miłość, którą przyciągniemy, żeby ona była słodka, żeby dała nam szczęście i same przyjemności. Ponieważ, no niestety, miłość nie zawsze daje tylko szczęście. Czasem jest ból i cierpienie. I tutaj właśnie chodzi o to, żeby zakodować, żeby ta miłość, którą przyciągamy, była tylko szczęśliwa, tylko przyjemna i słodka, jak cukierki. Koduję ten filmik też na miłość. Oglądajcie go kilka razy, na pewno zadziała na plus. Cóż, na tej zasadzie, znaczy, tutaj karty pokażą nam, co zrobić, żeby tą miłość przyciągać, a później na kartach Lenormand ja zobaczę szczęśliwy scenariusz w miłości u Was. Ponieważ każdy człowiek ma kilka opcji przyszłości. I na pewno jest ten najlepszy dla nas, najbardziej korzystny. Tutaj kwestia tego, jak ku temu przyjść. Cóż, znaczy możecie wybrać jedną, to będzie najważniejsza dla Was rada. Możecie zobaczyć też wszystkie. Zaczynamy od jedynki. W tym razie zabieram. Dla jedynki. Jak przyciągnąć miłość? Znaczy dla jedyneczki. Kochani, ja tutaj od razu widzę, że do Was idzie nowa miłość. Lub to będzie nowy partner lub partnerka, lub nowy początek w związku, jeżeli jesteście. Tutaj karty Wam mówią, że trzeba nie bać się nowego, iść w to, co nowe i aktywnie to manifestować. Widzicie, tutaj mam jakby gra na tamburynku, czyli głośno, nie bać się głośno powiedzieć to, czego Wy chcecie, zamanifestować to we wszechświat. Tutaj w Waszej przestrzeni, gdzieś niedaleko Was, na pewno jest Wasza bratnia dusza. Być może ktoś Was szuka tutaj. Ktoś po prostu ma Was na oku, mogę tak powiedzieć. No i słuchajcie, mówiłam o różach i zobaczcie, co robi ta pani, tak? Ona po prostu rzuca płatki róży, żeby można było ją znaleźć. No i tak jak widzicie, że ktoś ją tutaj już znalazł. Więc karty Wam mówią, być może warto zastosować to, co mówiłam. A to jest takie na przyciąganie, tak?
Też karty mówią, że wasze pomysły, tak, że jakby poważnych jakiś problem, tak, jeżeli na przykład nie macie miłości tutaj, raczej nie ma. Macie czysty, otwarty umysł, macie skrzydła, być może jakieś oczyszczenie tutaj nawet było. I jakby tutaj kwestia manifestacji, być może tutaj troszeczkę karty wam mówią, żeby trzeba się rozejrzeć, bo ktoś tutaj już jest w waszym przestrzeni. Jeżeli ktoś na przykład szuka dzieła życia, tutaj chodzi o pracę i pyta, czy znajdzie pracę, którą będzie dawać satysfakcję, którą pracę będziecie lubić, to karty mówią tak. Realizujcie swoje pomysły, macie jakieś takie fajne pomysły. Tutaj dla was też jakaś nowa droga się pokazuje. Nowa droga, też aktywna manifestacja i tutaj wy znajdziecie siebie, tak? Jeśli ktoś siebie jeszcze nie znalazł, wy siebie znajdziecie. Jakby też karty mówią, że to będzie niedługo. No zobaczymy szczęśliwy scenariusz w miłości dla jedyneczki. Szczęśliwy scenariusz w miłości dla jedyneczki. Szczęśliwy scenariusz dla jedyneczki miłości. Pierścionek. Trumna. Kosa. Znaczy, ja tutaj pytam o szczęśliwy scenariusz, więc te karty wskazują, że wszystko, co było negatywne, wszystkie blokady, tak, to karty tak się czyta. Wszystko, co wam przeszkadzało, to wszystko odejdzie przy karcie kosa, tak? Widzicie, kosa jakby wszystko odcina. Będzie odcięcie, wszystkie negatywne rzeczy, być może negatywne myślenia, ludzie, wiecie, w naszym otoczeniu, które źle na nas wpływają, to wszystko odejdzie i u was będzie stabilny związek. U was będzie stabilny związek. Jeżeli na przykład nawet to może być ślub przy tej karcie. Jeżeli na przykład pytacie o pracę, to też ta karta wskazuje, że tutaj to, co wam się nie podobało, to, co was blokowało, przy karcie kosa odejdzie, idzie takie odcięcie i wy znajdziecie dzieło swojego życia, znajdziecie te obowiązki, które wam będą przynosić szczęście i pieniędzy. Tak? To karta też taka biznesowa, jeżeli kierować się tutaj znaczeniem kart klasycznych. Taki przekaz dla jedyneczki. Znaczy przechodzimy teraz do drugiej części. To zabieram. Tak, teraz przekaz dla dwójeczki, dla tych, kto wybrał dwójkę. Jak przyciągnąć miłość? Znaczy tutaj dla dwójeczki, co ja widzę? Karty wam mówią, że warto zwrócić uwagę na swoje myślenie, na swoją podświadomość, popracować z podświadomością. Jakby tutaj została jakaś informacja lub macie jakieś negatywne programy dotyczące miłości. I to może być powiązane z jakąś traumą, jakby ktoś was skrzywdził, jakby coś mogło zostać w waszej przestrzeni, postaci jakiejś informacji i to emanuje dalej we wszechświat, co może blokować przyjście nowej miłości lub jeżeli jesteście w związku, żeby no, stworzyć na przykład ten związek. Tak. No tutaj mi bardziej idzie, że jakby była jakaś tutaj destrukcja, ponieważ zobaczcie, tutaj w nogach nóż, nogi to nasze drogi, jakby drogi były zamknięte poprzez jakieś traumy lub tutaj ktoś jeszcze jest w waszej przestrzeni, kto wywiera negatywny wpływ na was i blokuje was na to, żeby wyruszyć w tą nową drogę.
lub informacja o kimś jeszcze została i jakby krąży tutaj i to blokuje. Ta karta mówi napełniać się energią miłości do siebie, zrobić coś przyjemnego do siebie. Tutaj jakby uwierzyć w to, że miłość może być słodka i przyjemna. Być może nie z tą osobą, tak, ale w ogóle to jest możliwe. Bo tutaj jakby ja widzę, że były jakieś traumy, były jakieś przeżycia. Być może poprzez miłość. Lub ktoś wam wmówił, że miłość może być bolesna, że jakby to nie warto. Tutaj chodzi o jakieś programy, tak. No i zobaczymy, jak jeszcze nieszczęśliwy scenariusz w miłości może być dla dwójeczki. Jakie szczęśliwy scenariusz może być dla dwójeczki. No, może być na pewno kwiaty, góra i list. Znaczy, wy możecie kogoś poznać poprzez internet, ktoś do was napisze. Jakby karta góry mówi, tak, ja teraz będę opowiadać ten scenariusz, jeżeli chodzi o miłość, tak, o relację damsko-męską. Możecie kogoś poznać poprzez internet, osoba po prostu będzie ci pisać, może być odległość między wami, ale to nie będzie przeszkadzać. Jakby to może być pierwsza przeszkoda, tak odwrotnie, która, no, przez którą przejdziecie. I karta bukiet mówi, że ta miłość będzie przyjemna. Ta osoba będzie o was dbać. Ta osoba będzie odbierać was jako kogoś bardzo wyjątkowego. I karta bukiet mówi w ogóle o takich przyjemnościach. O, wiecie, że ktoś dla kogoś robi coś dobrze. Na przykład też ta karta może mówić o takim, że jakby przeszkód, tak, bo ja tutaj patrzymy na dobry scenariusz, żadne przeszkody nie, no, nie zepsują tego związku. To będzie przyjemnie, to będzie takie kwitnące tej relacji, także żadne przeszkody tutaj nie zepsują tego. Wezmę jeszcze trochę więcej kart, zobaczymy, jaki szczęśliwy scenariusz waszej miłości dla dwójeczki. No widzicie, człowiek będzie wam wierny, tak, którego tego spotkacie. On będzie wiernym przyjacielem, będzie wiernym mężczyzną lub wierną kobietą dla was. No i on będzie chciał spełniać wasze marzenia lub spełni wasze marzenia i oczekiwania. I z tą osobą będzie potencjał na stworzenie czegoś na przyszłość, czyli na taką stałą relację, na spełnienie marzeń, wspólnych celów i tak dalej. No, taki przekaz dla dwójeczki. Ja przechodzę do trzeciego numeru. Zabieram. Dla tych, kto wybrał trójkę. Jak przyciągnąć miłość? Znaczy, dla trójeczki ja już od razu widzę, że u was idzie nowa miłość poprzez jakieś takie globalne zmiany. Być może ktoś gdzieś wyjedzie. Ja widzę, że mogą być przeprowadki, jakieś takie globalne zmiany tutaj w waszym życiu i gwałtowne. Świat może was się zmienić. Lub przyjdzie osoba, która zmieni wasz świat. Lub wy jakoś zaczynacie aktywnie pracować nad sobą, po prostu nad swoją rzeczywistością. Tutaj ta karta mówi, że wasz świat może się zmienić, czy wy sami go stworzycie. U niektórych ja widzę, że może nawet się zmienić kraj, tutaj zamieszkanie lub po prostu mieszkanie. Ta karta też mówi o wizualizacji. Być może warto tutaj wizualizować i tworzyć tą rzeczywistość was ze swoim własnym scenariuszem. Wy tutaj przyjdziecie lub ku harmonii ze swoją bratnią duszą, ze swoim bliźniaczym płomieniem lub taką osobę spotkacie. Tutaj idzie takie zjednoczenie i harmonizacja. Jeżeli ktoś pyta na przykład
znalezienie siebie, tak, to wy siebie znajdziecie. Znajdziecie siebie, zrozumiecie siebie, znajdziecie dzieło swojego życia. Tylko u was to idzie poprzez jakieś aktywne działania, wręcz poprzez przeprowadki i zmiany miejsca zamieszkania. No i też to samo dla was. Stwórzcie swój własny scenariusz, u was wszystko wyjdzie. Być może warto stworzyć jakąś mapę marzeń, ta karta mówi. No i zobaczymy szczęśliwy scenariusz miłości dla trójeczki. Szczęśliwy scenariusz miłości dla trójeczki. Widzicie, drogi będą dla was otwarte. Drogi będą dla was otwarte i żadne przeszkody, żadne jakieś niesprzyjające okoliczności, jeżeli będą na waszej drodze, nie zepsują wam szczęścia. Dacie radę zbudować silną relację. Karta drzewa w ogóle mówi o rodzinie. Jeżeli ktoś pyta o biznes, to silny biznes, potężny biznes. Wezmę jeszcze więcej kart. Jakby dla was drogi się otwierają. Tutaj być może jedynie, że trzeba będzie jakieś decyzje podejmować, tak? I może wam to się wydawać takim ciężkim, tak? Poprzez podejmowanie decyzji. Ale jakby drogi się otwierają i... No ja widzę, że u niektórych... No widzicie, kartę znowu potwierdzają. Jakby wam trzeba było gdzieś pojechać lub do was ktoś przyjedzie. Na przykład, jeżeli ktoś pyta o biznes, tak, u was będzie silny biznes, potężny biznes, duże pieniędzy. Jeżeli ktoś pyta o związek, u was idzie związek lub ta osoba gdzieś będzie z zagranicy, która do was idzie, wasza bratnia dusza i wy gdzieś jedziecie. Nawet nie z zagranicy, no z innego miejsca, poprzez przeprowadkę, poprzez zmianę jakiegoś miejsca, poprzez pokonanie jakiejś odległości u was idzie też tworzenie rodziny. No i wezmę jeszcze być może dla was kartę. Tak, szczęśliwy scenariusz dla trójeczki. To znaczy na pewno będzie szczęśliwy, ponieważ koniczyna, tak. Zobaczcie. Przy tej karcie można powiedzieć, że szczęście jest wam pisane. Jest ta osoba, która na was czeka, tak? Lub wy będziecie mieć wiernych przyjaciele, jakichś na przykład wspólników, tak? Jeżeli ktoś tutaj jednak pyta o sprawy materialne. I wasze marzenia będą się spełniać. I jako rada potrzebna aktywność. Być może, jeżeli ktoś tam się zastanawia o przeprowadzce lub o zmianie miejsca, to tak. I ta karta mówi wizualizacja. Wizualizacja, tworzenie swojego scenariusza, mapę marzeń, jakby tak, ja widzę tutaj dla trójeczki. Dziękuję bardzo, kto był ze mną. Życzę wam wszystkiego najlepszego i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych filmikach.